Zróbmy teraz takie ćwiczenie. Mamy obliczyć 4 do potęgi 1 drugiej. Czyli jeżeli w wykładniku pojawi nam się ułamek, to powinniśmy od razu to sobie kojarzyć z pierwiastkiem. Spójrzmy na taki wzór. Jeżeli mamy liczbę a podniesioną do potęgi m przez n, czyli mamy tutaj ułamek zwykły, to możemy to sobie zapisać w ten sposób, że zapisujemy pierwiastek, pod pierwiastkiem wpisujemy tą liczbę, która znajduje się w podstawie naszej potęgi, a następnie liczba z mianownika idzie nam do stopnia pierwiastka, a liczba z licznika tutaj do wykładnika naszej potęgi. No i zobaczcie, na tej samej zasadzie mamy 4 do 1 drugiej, czyli zapiszemy sobie pierwiastek z 4 i teraz tak, jedynka idzie nam w to miejsce, a dwójka do stopnia pierwiastka. No oczywiście dwójki w stopniu pierwiastka nie musimy zapisywać, czyli to będzie po prostu pierwiastek z 4. 4 do potęgi pierwszej to będzie 4, a pierwiastek z 4 jest równy 2. Podobnie tutaj, zapiszmy sobie, że to będzie pierwiastek drugiego stopnia, czyli dwójki nie trzeba zapisywać, z 16 do potęgi pierwszej. Czyli to jest po prostu pierwiastek z 16, a więc otrzymamy 4. Przykład następny. Tu mamy 81 do 1 drugiej, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 81 do potęgi pierwszej, no ale to będzie nadal 81, a ten pierwiastek jest równy 9. Teraz mamy 8 do 1 trzeciej, czyli zapiszmy sobie pierwiastek tym razem trzeciego stopnia z 8. 8 do potęgi pierwszej to 8. No i ten pierwiastek jest równy 2, no bo 2 do potęgi trzeciej da nam 8. No i przykład ostatni. Mamy 27 do 1 trzeciej, czyli zapiszemy sobie pierwiastek stopnia trzeciego z 27 do potęgi pierwszej, czyli po prostu z 27 i jest to równe 3, ponieważ 3 podniesione do potęgi trzeciej da nam 27.